Przejdźmy do punktu 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w marszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy naszej 17. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu. Komisja po głosowaniu, po dyskusji na temat przedstawionych propozycji przez zarządcę wykonalnej transportu dotyczącej zmiany przebiegu jednego kursu linii 142 wynikiem 7 głosów za i 1 przeciw postanowiła pozytywnie zaopiniować, negatywnie zaopiniować przedstawione propozycje. Może przedpowiem, dlaczego i o co chodziło, żeby wszyscy raz nie wiedzieli. Pan dyrektor Sapoń zaproponował wyciągnięcie jednego kursu o godzinie 7.22 linii 142 z przebiegu według całej trasy, która jest przedstawiona, i zmienia tej trasy o godzinie 7.22 odjeżdżając jakby część przystanków, eliminując i wprowadzając w osiedle Krzesławice. W tym momencie następuje coś takiego, że byłby to paradoks, że mamy linię 142, która powiedzmy, dlaczego po dyskusji właśnie to było. Rozmawialiśmy, że to był chyba jedyny paradoks w mieście, który zmienia daną linię autobusową i wprowadza ją na inną trasę. Rozumiemy, że pewne linie kursują powiedzmy w inny sposób, ale na krótszych odcinkach, ale po tej samej trasie, czyli mają pętlę ciutkę wcześniej, lub kursują ewentualnie w miejscach, które się zapętlają, prawda? A w tym momencie tutaj chodziło o wybranie jednego kursu. I w tym momencie stwarzalibyśmy paradoks taki, że wyrywamy z kilku przystanków, które de facto są dosyć ważne, bo prowadzą pod centrum administracyjne huty. Ale z drugiej strony dopisaliśmy wniosek do pana dyrektora, do tej uchwały o rozwiązanie problemu dowozu dzieci z osiedla Krzesławice do szkół. Myśmy tutaj dosyć długo dyskutowali, że wyrywanie tego kursu i wprowadzenie go troszkę po innej trasie jest dla nas trochę takie dziwne. Dla jednego kursu powinien być według nas skierowany dodatkowo kurs autobusu rezerwowego, tym bardziej, że posiadamy przecież pętlę zajezdnię autobusową praktycznie 5 minut drogi, nawet może na nogach do osiedla Krzesławice. Dlatego tutaj bardzo chcieliśmy zaakcentować ten wniosek właśnie o rozwiązanie problemu dowozu do dzieci do szkół, żeby było coś wprowadzone na zasadzie jednego kursu, powiedzmy 39 po swojej trasie stałej, lub ewentualnie wzięcia pod uwagę takiego typowo szkolnego kursu autobusowego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ten projekt uchwały był przedmiotem obrad zarządu, który zaopiniował go pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Koleżanka Jerzy Kolasowicz. Ja dla dopełnienia tego, co powiedział pan radny Dziedzic, chciałbym podkreślić, że ten projekt przesunięcia tego jednego kursu trasy jest projektem wypracowanym przez Zicik i mieszkańców Krzesławic. Ponieważ naszym zadaniem jest dbanie o wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, no uważam, że nie dlatego jest negatywna opinia tej zmiany, którą zaproponował Zicik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Pan radny Gawa, proszę bardzo. Szanowni państwo, jak pełniłem rolę za przewodniczącego, zadzwonił pan inspektor z KIT-u i właśnie proponował zmianę gmeranie w autobusie 142 i gmeranie w autobusie, a względnie gmeranie w autobusie linii 117. Mojej zgody na to nie było, jako no, w ten czas pełniło obowiązki przewodniczącego. A to pan dyrektor Sapoń wrzuca nam
taki niełapniki. Kukułcze. Jesteśmy pracowani z panem Nowakiem. Bardzo przepraszam, głos ma pan Garba. To ja tylko. Dziękuję bardzo. Koleżanka Kolasa, bardzo proszę. Jest to wypracowany, poza wspomnieniem Rady Dzielnicy, jest to wypracowane najlepsze rozwiązanie dla według mieszkańców Krzesławic. Nie licząc się z tym, że są jeszcze inni mieszkańcy, którzy korzystają z linii 142, którzy potrzebują dojechać pod Kąb. Jest to taka godzina, gdzie ludzie jeżdżą do pracy, gdzie ludzie jeżdżą do szpitali, więc dlatego też chcę usprawiedliwić tą negatywną opinię. Dziękuję, kolega Rojewski. Proszę. Proszę państwa, według mnie to tutaj działania dyrektora, to ja się tak zastanawiam, czy komunikacja miejska to są taksówki, bo to by wprowadzało totalne zamieszanie wśród ludzi. Jeszcze młody człowiek się może połapać, ale ci starsi ludzie, którzy tam jeżdżą tym autobusem, to ja sobie nie wyobrażam. Wsiada i nagle jedzie inną trasą. No co, wypadek? Trasa zmieniona nagle? No przecież jak tak zaczną robić dalej i szatkować tą komunikację, to niedługo to prościej będzie chyba na nogach chodzić. Bo przynajmniej wiesz, gdzie pójdziesz. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę państwa, w związku z tym, nie będę zabierał głosu w tej sprawie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Dziękuję. I kto się wstrzymał od głosu? Czyli było tak, dwie osoby przeciw, ja i Stasiu. Czyli 19 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu uprzejmie. I tym sposobem skończyliśmy punkt 5. Przystępujemy do punktu 6.